W najbliższy poniedziałek 29 lipca w Urzędzie Miasta odbędą się konsultacje społeczne dotyczące po pierwsze gminnego programu rewitalizacji miasta Łuków. Gminny Program Rewitalizacji Miasta to taki dokument strategiczny, który był opracowywany w urzędzie naszym przez ostatnie dwa lata. Mamy już taką finalną wersję, którą będziemy przedkładać w Wysokiej Radzie. Rada jeszcze w sierpniu lub na początku września ten dokument będzie przyjmowała i ostatnim etapem przed przyjęciem przez Radę Miasta jest, są właśnie konsultacje społeczne. W tym dokumencie określamy, które Najważniejsze inwestycje w zakresie rewitalizacji są do zrealizowania przez najbliższe lata w Łukowie. Po zakończeniu dyskusji o gminnym programie rewitalizacji miasta Łuków, uczestnicy spotkania wezmą udział w konsultacjach dotyczących planów przebudowy pomieszczeń w Łukowskim Ośrodku Kultury. W ramach konsultacji odnośnie inwestycji w Łukowski Ośrodek Kultury będziemy rozmawiać o programie FENIX na kulturę, który nabór już, jest, już trwa, kończy się we wrześniu tego roku. Łukowski Ośrodek Kultury już przygotował koncepcję rozbudowy, przebudowy budynku przy ulicy Wyszyńskiego. Na poddaszu chcemy stworzyć kolejne sale warsztatowe, wykładowe wraz z Galerią Sztuki. Uważam, że pomysły, które zostały zaproponowane przez pracowników Ośrodka Kultury, przez dyrekcję, ale również przez projektantów rozszerzą ofertę kulturalną w naszym mieście. Chcemy połączyć to, aby Łukowski Ośrodek Kultury pełnił funkcję taką edukacyjną tutaj w centrum, bo jesteśmy również przed dzień realizacji inwestycji na dworcu PKP, więc będziemy mieli już po realizacji tych inwestycji będziemy mieli już kulturę na celując. Po co organizowane są konsultacje społeczne? Konsultacje społeczne dają mieszkańcom, ale również i nam wymianę pomysłów, bo tych możliwości realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych jest bardzo dużo. I chcemy, aby te dokumenty i te nasze pomysły były również akceptowane przez mieszkańców, bo może jeżeli wiele tych, wielu tych mieszkańców przyjdzie na takie konsultacje, to wtedy wypracujemy nowe pomysły, które będziemy później mogli realizować wspólnie na rzecz Rzecz naszego wspólnego dobra. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, organizacje pozarządowe, również przedsiębiorców, wszystkich zainteresowanych, którzy chcą rozwijać nasze miasto, na to, abyśmy mogli wspólnie porozmawiać o przyszłości naszego miasta i o projektach, które chcemy wspólnie realizować w naszym mieście. 29 lipca o godzinie 16 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków.